Witam. Chciałbym dzisiaj poświęcić się gietankowi. Kolega z forum prosił mnie, żebym zrobił pomiar gietanka na różnym zasilaniu. Jak ogólnie chodzi gietank, tak? Mam grzałkę około 2,2. Obecnie sprawdzałem. Jak ustawiałem, jak kręciłem ją, miałem około 1,8, 1,9. Mówię o gietanku. Jeżeli chodzi o, może zacznę od najprostszego w sumie sprzętu. W sposób najprostszy. Dość często nie działa z gietankiem na kiepskich bateriach i zaraz pokażę jak. To jest Cobra TV 7,3 V w tej chwili ma. Baterie mają. Dwie. To jest step down. 7,3 V, a więc takie dość już nisko ładowane. Dokręcimy sobie gitanka. Właśnie patrzę, czemu mi tu wylewa, ale to chyba stropinę, ale to tam minimalne. Gitank chyba każdy wie, jak wygląda, o tym już będzie mowa. Co my tu mamy w środku? Mamy mesh. Nie zauważycie tego mesha. Ja mam dosłownie taki dziubasek wystający tylko. No ok. Mamy wkręconego na kobra. Nie pokazałem, jak to będzie napięciowo. Pali się teraz to na 4 V. 4 V. Gdybym jeszcze trochę niżej zjechał, bo większość baterii mam nienaładowanych specjalnie. 4 V. Chmurka fajna, wszystko jest ok. Teraz wam powiem, dlaczego tak się pali. Dlaczego działa? Spadek. Jak tu będzie? Nie tak. Sześć i dziewięć. W sumie 0,4 V w dół. Niedużo, nie? Zostawiam tak, jak kręcone jest. Muszę zajrzeć do swojej magicznej torebki. Baterie Ultrafire 18350. Co tutaj mamy? Może najpierw wyjmę te bateryjki z opakowania, żeby to wam pokazać wszystko na wizji. Te baterie obecnie wezmę jedną. No i tak wiem, gdzie są pary. Czekajcie. Cztery, jeden. Trzymy naładowane, tak? Chciałem właśnie, żeby te, co są w kobrze, były nienaładowane, a te, żeby trosfajerki były ultrafajerki naładowane. Wyjmuję te baterie, na jakich paliło. Na AV i MR. 18350. Odkładam sobie na bok. Zakładam trosfajerki, czy ultrafajerki. Osiem jeden pokazuje. Powiem wam dziwnie, że zadziałało. Myślałem, że nie zadziała. Bo nie chciało mi palić na ultrafajerkach na kobrze. Tutaj pali, ale zobaczymy spadki. 7,1.
przy 8,1. Cały volt. Więc jeżeli one będą rozładowane, to wpadnie ta granica krytyczna i po prostu się załączy się GTA w Scorpio. No ładnie może. Ale wróćmy do moich jamerek. To są tak samo awaryjne. Zobaczmy sobie jamerki z powrotem. Tam był volt, tak? To przy 7,3 spada do 6,9. Cztery volty ma w sumie. Ładnie smaczy. Mówię, grzałka około 2 ohmów. Pierwszy wniosek, dobre baterie. Do kobry. A, grzałka, tak jak mówiłem. 2 ohmy. Tam są chyba 4 zwoje na mesz. Mesz robiony metodą bibułkową, tak? Ok. To było na tyle kobrze. Na kobrze. Ponieważ nie wkręcę tutaj multimetru. Co teraz mogę Wam pokazać za zasilanie? Następne. Taxi box, tak? Akurat tu miałem dripka. Taxi box. Co on ma w sobie, tak? Na ile jest ustawione? Ustawione jest na 4,1 V. A więc w sumie tyle co kobra była ustawiona. Tu muszę wkręcić już. Multimetr. Powiem tak, kobra przy 4 voltach i przy ultrafajerkach gorzej smaczyła niż tutaj na kisie. Nie kobra, tylko GTA, tak? Ok. Tak, żeby nie zrobić boom żadnego. Praktycznie jakby spadków nie było, tak? Tam było ustawione 4,1. 4,0. To jest KIS. Baterie jakie tu są? Ogniste trusfajery. Podobne najgorsze jakie mogą być. Jak ładnie działa? GTank ogólnie ładnie działa na kisie. Ale w sumie, no, wkręcając go w taki kwadracik, prostokąt, nie jest zbyt wyjściowy. Do domu polecam. To był kis na trusfajerkach. Nie chcę mi się go teraz rozkręcać, bo wam pokazał, że to są trusfajerki ogniste. A zresztą dlaczego mam je rozkręcać? To nie jest znów takie długie do rozkręcania. Jak to zawsze bywa,
przed kamerami. Czasami dużo wydłuża się, tak? Czas. Administrator swojej ery. Oczywiście napisane 900 mAh, co jest totalną bzdurą. I tak, tak palą na kisie. Więc tu batki nie mają aż takiego znaczenia. Oczywiście im lepsze włożymy, będzie fajnie działo. Dłużej, o. Tak bym to nazwał. Wkręcamy. Ja używam dwóch śrubek na skos. Ok. To mieliśmy już dwa zasilania do gitarki. Cały czas mówimy o tym parowniku. Tak? Szturm. Predefiniowane jak gdyby. Jak gdyby zasilanie do gitanka. $3,89. No już też powoli na wyczerpaniu. Tu jest bateria, czy przepraszam, akumulator IMR 14500. Ona ma 600 mAh. Wrócimy sobie do. To załapię. Bardzo ładnie smaczy. Pokazujemy teraz, jak to będzie. I to jest dolny przycisk, muszę to 3,4 V. Tak, 3,4 V. Tam było 3,8. 0,4 V spadek. Bardzo ładnie. Nie bawmy się dalej. Turbinkę odkładamy. Bardzo fajne zasilanie. Golden mode. Tak? 14500, tak samo bateria. Tu rozkręcę, to jest krócej. Oj, przepraszam was. Tu jest IMR. To tam był AV 14500 czarne z tym PCB. A tu jest IMR. Też AV 14500 bez PCB. Zalecam raczej PCB. Chociaż jak ktoś dłużej używa, to może i bez. No, trzeba uważać. Nasz parowniczek Goldenik, przetryt gwinty ręką, to najbardziej takie korzystne jest nawet od chusteczki. Ale chusteczka to nie. Tam nie przetarłem, ale to będzie ta sama wartość. Nie zmierzyłem, ile tu mam napięcia, tak? Na baterii. Już sprawdzamy. $3,65. To już tak nam trzeba, nie mogę powiedzieć. Zresztą odczuwam już spadek w smaku, znaczy w smaku, w mocy, w murce. No i zakręcamy na
na Golden Moda. Tak. Golden Modzik Szturmik. Pod obciążeniem 3,5 V. Tam było 3,6. Zawsze można sobie cofnąć. Ja tak nie pamiętam. Ale jak cofniemy troszeczkę materiał wideo, to mamy porównanie. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zasilanie. Pokazałem Wam 4 zasilania. 2 duże, 2 małe, 1 paluszkowe. 2 raczej na kisie i PWM zasilanie, raczej elektronikę. Tak to działa. I pokazałem jeszcze bateryjki Ultrafire i IMR-y w kobrze, tak? No co, polecam dobre baterie do modów. Raz wydane pieniążki będą nas służyć dość długo. Będziemy zadowoleni z tego palenia. Przy takiej bateryjce, praktycznie już rozładowanej, spadek 1,1 V na meszu, 2 ohmy. Bardzo fajna rzecz, nie? No dobrze, ale to tak pobawmy się w to rozkręcanie całe. Zrobimy mały myk. Oczywiście będziecie musieli cofnąć sobie filmy. U mnie pamięć dobra, ale krótka. Co zrobię? Zamienię Yamera na Szturma. Szturmik jest nasmarowany. Już. Tutaj były czarne AV-ki z PCB. Zamienimy teraz. Możemy czerwoną. Chwila napięcia. Jakaś muzyczka w tle by się przydała. Tutaj ten szturmik wygląda naprawdę mikro. I nawet odpala, bo ta bateria jest krótsza, nie ma PCB. Nie, szturm jest bardzo fajnym porowniczkiem. Proszę, znaczy porowniczkiem zasilania. 3,65, no. Tyle, co pokazywał na Goldenie, tak? To jest bateria z Goldena wyjęta. Zakładamy nasz tytułowy G-Tank. Ups, wlazło, no. Ok. Jak to się kratek za mnie nabijał, żeby się nie zabił. Jaki metr? Proszę. Czekajcie. Chcę, żeby to było miarodajne. Tak. 3,4. 0,2 V. Nie ma co się kłócić. No jest troszeczkę. Tam było 0,1 V, a tu jest 0,2 V chyba, tak? Może się mylę. To sobie przewincie do tyłu.
Już nie będziemy sprawdzać na Goldenie. Mamy predefiniowany porownik do zasilania. Tutaj troszeczkę wyjechałem. Spinam, to tak wygląda. Pięknie się prezentuje. Pięknie się pali. Polecam. Polecam ten parownik. Jest naprawdę fajny, fajny sprzętem. To jest jeden z moich podstawowych. Oprócz innego, no nie będę wymieniał, bo to nie o tym, nie o tym innym materiał. Getank. Pomiar oporności. Dziękuję za uwagę. Pomiar, przepraszam, spadku zasileń. Dziękuję za uwagę. Na razie.